zawsze podróżowałem, w sumie jak od 16 czy od 15 nawet roku życia, jak wyjechałem z domu, to mnie często w tym domu nie było. Lubię to, że często się przemieszczamy w różne miejsca. Nie robimy jednostajnie tej samej rzeczy przez długi czas, tylko zmieniamy jednak te zlecenia na ten. Lubię dojazdy do pracy, bo sobie mogę audiobooków posłuchać na ten. Lubię ludzi, z którymi pracuję, no bo jednak z reguły są jacyś ciekawi, albo często mamy o czym porozmawiać. No, przynajmniej ja sobie takich dobieram, żeby pracować z kimś, z kim będzie mi się dobrze współpracowało, a nie żebym się męczył po prostu w pracy, bo generalnie nie lubię się męczyć albo denerwować psychicznie. A nie lubię w pracy bezmyślności albo rzeczy, na które nie mam wpływu, których ktoś inny, powiedzmy, nie zaplanuje czy nie zorganizuje. Lubię jak coś jest zorganizowane. Nie lubię takiej dezorganizacji, że czegoś mi brakuje w pracy, nie z mojej winy. Bo jeżeli z mojej winy, to mogę mieć pretensje do siebie, ale jak nie z mojej winy, no jest praca nieprzygotowana, albo nie z mojej winy brakuje materiału, to tego akurat nie mówię. Po pierwsze fajnie jest, bo są znajomi, z którymi można chodzić, porozmawiać o tym, czy o wszystkim innym na ten. Po drugie, no ja nigdy nie przepadałem za miastami, to że wylądowałem gdzieś pod Warszawą, to jest w ogóle zupełny jakiś tam przypadek i kompromis na ten. W końcu się wyprowadziliśmy do Nadarzyna, ale no jednak jak się wejdzie gdzieś i poświęci swój czas i energię, to tam na górze jest takie zupełnie inne uczucie, że coś się zrobiło dla siebie, tak człowiek ma taką satysfakcję z jakiegoś sukcesu, czy coś ten sam, nawet sam dla siebie, bo z tego nie ma z reguły żadnych profitów ani nic. Po prostu się czuje takie coś, że ktoś, nawet powiedzmy 90% ludzi tam więcej, nikt tego nie zrobi albo nie ten, a mnie się udało. Zaciągał, no. To przynieś jedną kratkę. A masz lampkę? Tak, dwa ślimaki. I od razu zamontujemy tą kratkę, bo to bez sensu, żeby one tam leciały. Jakieś ślimaki, to mówisz, te kurwa. Jest całe wiaderko jest z kratkami, to może całe przynieść. Nóż podasz mi, Kamil? Ludzie wyjeżdżają za granicę, bo zrobią sobie kursy. Często w Polsce, jak ktoś nie potrafi czegoś innego robić, tylko właśnie zjeżdżać na linach, jest świeży po kursie. Oczywiście albo musi mieć jakąś znajomość, albo coś, żeby się dostać do firmy, żeby ktoś mu zaufał. A dużo ludzi szuka też za granicę, no bo tam jednak też są wymagani pracownicy, z uprawnieniami szczególnie. No i jeżeli ktoś nie chce, że może sobie pozwolić, albo nie ma rodziny, albo na rozłąkę z rodziną, albo jakieś prowadzi taki tryb życia, no to też zdecydowanie lepsze pieniądze może tam zarobić niż tutaj. Tak jak się mieszka w bloku czy coś, to aż tak bardzo tego nie widać, chyba że się spojrzy gdzieś daleko, tak jak tutaj mamy to patio i widać na przykład centrum Warszawy za taką mgiełką, a czasem jak się wyjdzie wyżej na, powiedzmy, na Komin w Krakowie czy tutaj w Warszawie czy gdzieś w Łodzi, no to po pierwsze co widać, jak się wyjdzie tam na 200 metrów, to różnice między takim szarym otoczeniem niżej, a niebieskim niebem wyżej. Się zejdzie, powiedzmy, znowu tam na ten poziom zero, jest szare niebo. Wychodzi się wyżej i jest niebieskie niebo, i widać normalnie taką linię, jakby była równo, ktoś odciął nożyczkami, gdzie jest, do jakiego miejsca sięgają zanieczyszczenia i czym my oddychamy tak naprawdę. Ostatnio pełna.
za biurowcami to z reguły, no mój kolega to nazywa, że tam siedzą króliki albo chomiki, on to mówi, oni tam tylko siedzą i w tych, jak w tych klateczkach na ten i tam sobie dłubią przy tych komputerkach i tak dalej. No to takie, takie jest odczucie, jak rzeczywiście siedzisz z zewnątrz, jak czasem się myje okna czy coś, no to, to tak widać, że jest inny, inny świat, inna wolność tej. No z jednej strony my czasem pracujemy dłużej niż, niż etat, te 8 godzin, ale no tam non-stop jest jedna czynność, my często zmieniamy, tutaj czasem umyjemy okna, czasem robimy jakieś naprawy elewacji, ja robię oświetlenia na kominach, wieszamy kolce na ptaki, wieszamy banery, no, no dużo, dużo rzeczy robimy, myjemy te elewacje i ten, a tutaj jednak przychodzi się i cały czas jest non-stop w tym samym miejscu, na okrągło, no, no nie wiem, chyba bym tak nie mógł, bo by mnie to zanudziło, no ale na przykład jak na blokach myjemy, no to są ludzie, którzy zasłaniają na przykład żaluzje w domach, ale są ludzie, którzy w ogóle się nie krępują i mieliśmy sytuację, że widzieliśmy jakieś nagie osoby, czy ktoś ten, jakieś kobiety, którzy chodzili, widzieli nas i jeszcze, jeszcze byli bardziej ośmieleni tym, że nas widzą chyba na ten, nie wiem, tak to wyglądało. Tutaj na Ursynowie na przykład widzieliśmy, jak byliśmy na jednych blokach, na ten, jak są takie trawniki przy tym, przy domach ludzie mają wydzielone, powiedzmy, do tych parterowych mieszkań, no to ludzie sobie świnie hodowali normalnie. Mam wszystko?